chyba jakąś też dopisanie. Nie, lista, to jest lista pani Włodki. To już zaczynamy. Jest porządek, tak. Porządek już oddaję. Trzeba zjeść na końcu, bo już nowy długopis. A tak, no właśnie. Patrzę, że pan przyjdzie nowy. Projektu uchwał
Ja podziękuję Państwu dyrektorom, oczywiście jeśli mają taką wolę, to zostaną z nami, bo my zajmiemy się wyłącznie później sprawami tymi, które nas tutaj między innymi sprowadziły, a mianowicie układem komunikacyjnym i przyszłością układu komunikacyjnego miasta naszego Lublina. Taka była wola radnych podczas przyjęcia porządku planu pracy komisji na ten rok. Także jest to realizacja jednego z punktów pracy komisji. Czy do tego porządku ktoś z Państwa chciałby dodać jakieś swoje uwagi czy propozycje? Jeśli nie, to poddam pod głosowanie Państwa radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciwny? Ktoś się wstrzyma? Dziękuję. Stwierdzam, że komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia. Proszę Państwa, proponuję, abyśmy w tej chwili rozpatrzyli dwa szybkie projekty, mam nadzieję szybkie projekty w sprawie zmiany uchwały budżetowej i prognozy finansowej. Następnie prośba była pana sekretarza miasta, pana Andrzeja Wojewódzkiego, aby punkt numer 7 był rozpatrzony zaraz po budżetowych. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Państwo radni wyrażają zgodę. Nie ma sprzeciwu, w takim razie przystępujemy do punktu pierwszego, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Jest pani dyrektor Kuton, bardzo proszę, czy w kwestii tej Państwo oczekujecie wyjaśnienia, czy możemy przejść do głosowania? Jest pytanie, pan radny powie. Bardzo dziękuję proszę. Bardzo panie przewodniczący. W związku z faktem, że wskazała pan autopoprawka, a nie wiem, czy mam okazję zapoznać się, gdybym mógł poprosić o małe streszczenie, co w tym punkcie takiego szczególnego, i jaką kwotę, to może wtedy powinniśmy zacząć. Przede wszystkim są tam przeniesienia związane z przesunięciem środków, które były planowane na remonty obiektów oświatowych i trafiają one również na remonty obiektów oświatowych, ale już konkretnie, bo nie było wtedy skonkretyzowane, trafiają na konkretne, ale również nie remonty, tylko raczej modernizacje, czyli są to wydatki inwestycyjne. Czyli jest tu przeniesienie do poszczególnych działu 700, gdzie była ogólna kwota remontu tych obiektów, do działu 801, 854 i jest tych obiektów, no trochę jest, więc nie wiem, czy mam je wymienić. A to pani dyrektor, a na jakie kwoty? Tam jest przeniesienie, mamy kwota na inwestycje milion, ponad 1 200 000, to po 1 300 000. Sumarycznie, tak. Na wszystkie te inwestycje, które trafiają do teraz do realizacji do szkół. Jest to między innymi 350 na gimnazjum numer 5 związane z koniecznością wykonania izolacji przeciwwodnej na ścianach zewnętrznych budynku basenu. Jest szkoła numer 28-150, zespół szkół numer 8-34, szkoła podstawowa 42-150. Przeważnie są to albo ogrodzenia, albo jakieś pomieszczenia szkolne. Zespół szkół numer 980 na utwardzenie terenu, poszerzenie wjazdu. Poza tym jest w dziale 927. I dalej mówić o tych oświatowych. Zespół szkół numer 9 ostatnio było na poszerzenie, utwardzenie terenu, poszerzenie wjazdu. 80 tysięcy. Następnie są przedszkola. W sumie jest to 655 tysięcy i przeważnie są to na przebudowę placu zabaw, wykonanie instalacji wentylacji bądź przebudowę ogrodzenia. Jest to przedszkole numer 3, numer 12, numer 33, 45, 77. I zespół przedszkolny numer 1, 150 tysięcy na przebudowę instalacji CO. Poza tym, tak jak mówiłam, jeszcze ten dział edukacyjny, na przykład 290 tysięcy, też bursa numer 1, bursa numer 3 i specjalność leczko-montowacza.
w dziale 921 tytułem przeniesienia z rezerwy, która była przeznaczona na obchody 700-lecia miasta Lublina oraz promocji miasta, do działu idzie kwota 927 tysięcy, z której 600 tysięcy będzie na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, czyli w formie konkursu na realizację zadań z tytułu Miasto Kultury. 327 tysięcy jest przeznaczone na Centrum Kultury, 300 tysięcy na modernizację dachu muzyki koncertowej w Ogrodzie Saskim i 27 tysięcy dla ośrodka Brama Grodzka na badania geotechniczne związane z ekspertyzą badania fundamentów w związku z rozbudową domu słów. Z takich ważniejszych rzeczy to jest jeszcze przeznaczone 400 tysięcy złotych na objęcie udziału w targach. Nie udziały, tylko akcji. Tak, wystarczy. Kwestia wyjaśnienia tylko tam na tą piątkę, to tam należało sprecyzować, bo remont batonu był niedawno robiony. Tam chodzi o izolację budynku. Budynku, tak. A przeciwwodnej pani powiedziała, więc to musi się... Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach zewnętrznych budynku. Tak, dobrze. Czy są pytania inne? Nie ma. W takim razie poddam pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy dwóch wstrzymujących się stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Kolejny projekt uchwały w punkcie numer 2. Wieloletnia prognoza finansowa. Jeśli nie będzie pytań, to przejdę do głosowania. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej. Dobrze. Dobrze. Poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję serdecznie. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Przy trzech wstrzymujących się stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę w wieloletniej prognozie finansowej. Jeśli przechodzimy do punktu zgodnie z propozycją do punktu 7, ja bym bardzo prosił pana wiceprzewodniczącego komisji o poprowadzenie tego punktu. Proszę państwa, ponieważ dotyczy bezpośrednio naszego przewodniczącego Leszka Daniewskiego, ja może odczytam uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Lublin. Na podstawie artykułu 25 ust. 2 z dniem 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2015 rok, pozycja 1515 z koniecznymi zmianami Rady Miasta Lublina uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu wniosku prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Lublin panem Leszkiem Daniewskim, zatrudnionym w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Więc proszę państwa, czego to dotyczy? Ponieważ chodzi tu się o radnego i my jako radni musimy wyrazić zgodę, czy wyrażamy zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, czy nie wyrażamy zgody i taką opinię musimy przekazać. Może pan sekretarz Maciek na uzupełnienie to. Państwo, projekt uchwały został przygotowany tak, jak pan przewodniczący czytał na wniosek prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, dlatego jego brzmienie jest tak, że Rada wyraża zgodę. Oczywiście Wysoka Rada jutro na sesji, a dzisiaj państwo po wypowiecie się, jaki jest w tym zakresie państwa stosunek, jaka jest ocena i opinia. To co, poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku prezesa Agencji Rolnej? Za pozytywnym, zaznaczam. Nie ma nikogo. Kto jest za przeciwnym, przeciwnego zdania? Pięć osób. Sześć, tak? Pięć. Kto się wstrzymał? Trzy. Dziękuję ślicznie. Oddaję głos. Stosunkiem głosów 5 przeciwko. Negatywnych 5, no przeciwko negatywnych, 3 osoby się wstrzymały. Taki mamy wynik, tak? Proszę
sobie muszą mieć to zaopiniowane negatywnie, 5 osób przeciw, 3 się wstrzymało. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Chciałbym serdecznie podziękować moim kolegom, koleżankom i kolegom za ten bardzo dziękuję. Proszę państwa, kolejny projekt uchwały, również związany jeszcze z finansami, dlatego też pani dyrektor Puton jeszcze raz nie opuszcza. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę z 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 Łódzka Rokitno. Myślę, że temat jest znany i jeśli nie będzie sprzeciwu, to poddam pod głosowanie. Nie widzę sprzeciwu, poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest pozytywnym zaopiniowaniem, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym się stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Kolejny projekt uchwały w sprawie zamiaru zniesienia pomnika księdza Diego Radziszewskiego, druk 433, wraz z opinią zespołu do spraw znoszenia pomniku na terenie miasta Lublin. Jest to projekt mieszkańców, tak zwany, ale żywo mocno zaangażowane jest to środowisko akademickie. Jest pani reprezentująca KUR, tak? Przepraszam, to zupełnie tak. Witam panią serdecznie. I myślę, że jeśli nie będzie sprzeciwu, poddam pod głosowanie. Tak. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem, zechce podnieść rękę do góry. No, widzę, że jednoznacznie, jednomyślnie. Dziękuję serdecznie. Stwierdzam, że projekt uzyskał pozytywną opinię jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, punkt numer 5 naszego projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 511-1. Również jeśli nie będzie sprzeciwu, to poddam pod głosowanie. Pani obecnej nie ma, usprawiedliwiała się, tak? Pani Włodku, tak, tak. Niestety ze względu na zdrowie. Nie widzę sprzeciwu, poddaję pod głosowanie. Kto z państwa? To jest kosmetyczna zmiana właściwie nazewnictwie, to jedno słowo. Tak, kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały naszej z 17 stycznia 2013 roku w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Lublin i sąsiadujących gmin, sąsiadujących, z którymi gmina i tak dalej, druk 512-1. Jest pan dyrektor Malec, serdecznie witamy. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to również podda pod głosowanie. Tak, proszę bardzo, tak? Prowadzenie. Panie dyrektorze, bardzo proszę o króciutkie. Może na siedząco będzie wygodniej. Proszę bardzo. Projekt uchwały, zmiany tej uchwały jest wyrazem pierwsze ustawowego wymogu aktualizacji planu transportowego, bo tak się skrócie nazywa plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, planu transportowego. Czyli do tego jesteśmy zobligowani, do ciągłej aktualizacji tego planu. Dwa lata już ta uchwała o tym planie obowiązuje. Natomiast merytorycznie on sprowadza się do właściwie trzech rzeczy. Jedna rzecz to jest wydłużenie horyzontu czasowego planowania usług, zlecania usług użyteczności publicznej, co z kolei pozwala nam, Zarządowi Transportu Miejskiego, w dłuższej perspektywie czasowej zlecać usługi przewozowe, czyli przetargi, a to z kolei pozwala na większą efektywność finansową, dlatego że 10-8 lat to jest niższa stawka za kilometra, tak już mocno upraszczając, niż jakbyśmy zlecali na okres 5-6-letni. To jest jakby pierwsze. I dwa pozostałe takie główne merytoryczne zmiany w tym planie transportowym to jest zaktualizowanie planów projektów unijnych, które gmina Lublin na etapie pierwszego wniosków tych pierwszych takich zgłosiła do Ministerstwa Parku i tych instytucji wdrażających, które chcemy zrealizować w wymiarze transportu publicznego do 2020 roku. Czyli to jest takie wpisanie, żeby po prostu, żeby te plany strategiczne gminy były kompatybilne z tym, co chcemy zrobić w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. To wystarczy, pani przewodnicząca? Tak, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. W takim razie nie widzę innych głosów. Poddam pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję. Widzę, że jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, punkt numer 8, w sprawie
sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lubin w ramach repatriacji obywateli ministra stanu polskiego pochodzenia, druk 510.1. Jest to oczywiście projekt pana prezydenta, ale po rozpatrzeniu przez specjalną komisję do tych spraw i czy są jakieś głosy? Mogę odpowiedzieć, bo jestem w tej komisji. Dziękuję, nie przez... Tak, poddaję pod głosowanie przez państwa radę za pozytywnym zaopiniowaniem. Zechcę podnieść. Dziękuję, widzę, że jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, informacja o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi gminy Lubin w 2015 roku, druk 488, też wtedy jest pan dyrektor Kępa z nami tutaj, także jeśli będą pytania, to może przy głosowaniu. Kilka słów na ten temat. Tak, jest. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, witam. Bartłomiej Rzuciego, Lubelska Akcja Obywatelska. Ja chciałem zapytać na temat tego punktu, na temat podpunktu wykwaterowanie związane z gospodarowaniem mieniem miasta, na temat lokalizacji, które mają być pod ewentualną sprzedaż. Czy można więcej informacji uzyskać? Znaczy, rozumiem, że pan jest, organizuje kogo, przepraszam? Lubelska Akcja Lokatorska. Rozumiem, bo mieszkanie do Lublina. Jestem mieszkańcem i też mogę jako siebie reprezentować. Tak, ja zapytam tę komisję, czy wyraźnie zgodę na udzielenie panu głosu, to bo pan nie jest zaproszony w głosie, czy pan jest zaproszony na dzisiejsze posiedzenie? No nie, ale wydaje mi się, że każdy może przyjść. Każdy, dlatego oczywiście. Tylko, że zabranie głosu... Komisja musi wydać głos. Rozumiem, no tak, to nie wiedziałem. Czy jest sprzeciw co do... Bardzo proszę, panie dyrektorze, czy może pan w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie? Będę próbował. Bardzo proszę. Znaczy, jeżeli mógłbym prosić o doprecyzowanie, bo widzę, że ma pan treść. Tak. Tak. Czy któreś ze sformułowań jest niezrozumiałe? Znaczy, chcielibyśmy uzyskać więcej informacji na temat ewentualnego wykwaterowania związanego ze sprzedażami nieruchomości na ulicy Nałęczowskiej, Misjonarskiej i Łęczyńskiej. Znaczy, miasto jako właściciel tych nieruchomości podejmuje próby ich sprzedaży. W związku z tym zachodzi konieczność wykwaterowania zamieszkujących tam osób i będziemy to sukcesywnie robić. Rozumiem. Nie wiem, co znaczy. Nie wiem, czy mogę też kontynuować, bo nigdy nie byłem, więc nie wiem, czy mogę zadawać pytanie. Nie chciałbym, żeby pan zdominował posiedzenie komisji. Dobrze, to chciałbym jedno tylko konkretne. Możliwość zwrócenia się do pana dyrektora, czy do pana prezydenta, czy też do komisji, ewentualnie o wyjaśnienie na piśmie. Natomiast proszę bardzo, jeszcze jakieś krótkie pytanie, to ale nie oczekujcie, że pan będzie chciał pan polityki mieszkaniowej tutaj. Proszę o krótkie dane pytanie jeszcze. Dobrze, może akurat trafię z tym pytaniem, to chciałem zadać jedno, gdzie pójdą ewentualne środki ze sprzedaży tych nieruchomości, czy może zasilone budownictwo komunalne i socjalne i będą skierowane w tym kierunku? Z posiadanej przeze mnie wiedzy nie ma możliwości celowego wskazania wydatków z uzyskanych pieniążków. Pieniądze trafią do budżetu miasta, a decyzją pana prezydenta i rady miasta jest, na jakie cele zostaną one wydatkowane. Czy są inne pytania? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głupy, przepraszam, bo to jest informacja, przepraszam. Mogę to stwierdzić, że komisja zapoznała się, tak? Zapoznała się, tak będzie w protokole. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt numer 10 to jest informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lubin. Jest z nami pan komendant Maciej Błaszczyk. Błaszczyk. Tak, witamy pana serdecznie. Jeśli będą pytania, a jeśli nie będzie pytań... Możliwe, że jest to sprawa taka dość indywidualna, ale głosy mieszkańców, zarówno Włodkowa, jak i też Zęborzec, o uciążliwościach związanych z dojazdem do pewnych nieruchomości, no właśnie, zawsze były, prawda? I to jest... I będą, tak? Natomiast bardzo mnie niepokoi to, co się dzieje właśnie w okolicach Zęborzec. Czy mógłbym poprosić o wspólną wizję lokalną celem ustalenia faktycznie dróg dojazdowych, ponieważ uważam, że postawione słupki uniemożliwiające wjazd na ścieżkę rowerową przy ulicy Cienistej mogą stwarzać no,
utrudnienia dojazdu, a rzeczywiście wiemy, że zimą, jak zalew nam zamarza, jak ludzie wchodzą, to może dojść do wypadku pęknięcia lodu i rzeczywiście służby ratunkowe mają problem z dojazdem. Myślę, że tutaj akurat ten obszar jest dość znaczący, więc prosiłbym, abyśmy może razem pojechali na jakąś wizję lokalną. To jest szerszy temat wykraczający poza i sprawozdanie, natomiast bezpośrednio odnoszący się do działań Straży Pożarnej. Więc tutaj taki mój apel, panie przewodniczący. Tak, z tym, że sprecyzuję, czy pan proponuje razem, to znaczy komisja i służby bezpieczeństwa, czy pan radny i służby bezpieczeństwa. Na komisji wczoraj zgłosiłem wniosek taki, żeby komendant miejski zorganizował taki wyjazd wszystkich służb w terenie, w okręgu czy w rejonie Zalewu Zęborskiego pod kątem nie tylko bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale również sanepidowskiego i wszelkiego innego związanego właśnie z przygotowaniem terenów rejonu Zalewu Zęborskiego do sezonu. Także nie wiem, po jaką, czy pan chce indywidualnie pojechać z panem komendantem, czy panie przewodniczący, więc no muszę powiedzieć, że rzeczywiście pana sformułowanie i moje chęci chyba się pokrywają. W związku z powyższym myślę, że taki wyjazd tych służb byłby jak najbardziej uzasadniony, więc też przychylam się do tego wniosku. Ja bym chciał przypomnieć państwu radnym, bo pewnie nie pamiętamy wszyscy naszego planu pracy. My mamy przyjęty plan pracy, również pan wnioskował też i głosował za tym, żeby tereny Zalewu Zęborskiego były zlustrowane przed rozpoczęciem. I takie wyjazdowe posiedzenie komisji mamy w kwietniu. Przypominam państwu radnym, którzy wówczas na takie posiedzenie komisji zaproszę wszystkich komendantów czy przedstawicieli służb i wówczas wspólnie, myślę, że wiosenną porą w cieple będziemy mogli dokonać bezpośredniej wizji i ewentualnie wszystkie te problemy będą zgłaszane na miejscu. Czy takie rozwiązanie może być? Będę satysfakcją. Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy ewentualnie inne są pytania do pana komendanta? Nie. Nie ma to. Czy mogę zaproponować, aby sprawozdanie z działalności w zakresie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej zostało, że komisja się zapoznała? Tak? Można w porządku. Dziękuję bardzo. Nie widzę sprzeciwu. Kolejne. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin. Jest pani, z nami pani dyrektor Jaś, więc jeśli będą pytania, to gratulujemy, to niedawno, chyba awans był niedawno, prawda? Także, ale już. Trochę czasu się było, bo zazwyczaj przyczynialiśmy przez te ostatnie lata do pana Roberta. Tak. Dobrze, czy są pytania do pani inspektor? Nie, pani dyrektor? W takim razie w protokole komisji pani Wątku prosimy o proszę zapisanie, czy komisja poznała się ze sprawozdaniem, tak? Tak. Dziękuję. Państwa, jeśli ktoś z państwa chce opuścić, musi opuścić naszą komisję, będzie nam, a jego punkty zostały już wyczerpane, to może taki stosowny moment teraz jest. Może chwilę technicznej przestać, tak? Będzie nas posiedzenie. Przystępujemy do punktu 12. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowej stanowiących własność gminy Lublin oraz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Kamczarskiego z siedzibą w gminie przy Berylowej Lublinie. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to poddam pod głosowanie. Nie ma sprzeciwu, dziękuję. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem, to chcę podziękować, to dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jumil Bielak, jak głosuje? Nie, nie za głosujemy. Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin, druk 494-1, to jest droga Męczenników Majdanka. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to również poddam pod głosowanie. Nie ma. Ja mam taką sugestię, żeby jednak, jeśli jest jedna pozycja, żeby w tytule to zapisać. Nie możemy. Dlaczego? Takie są zalecenia pana wojewody. Jeśli chodzi o przygotowywanie projektu. A w następnym projekcie uchwały, przepraszam bardzo, położony pani wy szczególnie, to dlaczego?
Dobrze, uwzględnimy to, żeby było łatwiej. To, wtedy się czyta jednoznacznie, żeby myślono, także bardzo proszę, żeby to określenie, jeśli jest jedna pozycja, to się załączy, to wiadomo, prawda? Ale przy jednej pozycji. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku 494. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym się stwierdzam, że projekt uzyskał pozytywną opinię. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubin położonych w gminie przy ulicy Droga Męczyńska Majdanka i Królowej Bony. Druk 495 jest skrajowe głosowanie. Nie widzę sprzeciwu. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Zechce podnieść rękę. Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt w sprawie wyrażenia zgody na trwałym zarządcą na oddanie w najem dzierżawę użyczenie części nieruchomości. To jest druk 507-1, to są to szkoły. Jeśli nie ma sprzeciwu, to głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia wynajmu nieruchomości gminy Lublin, druk 508-1, 6 nieruchomości, głównie ogródki przydziałkowe. Również przejdźmy do głosowania. Nie widzę sprzeciwu, poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin, druk 509-1. To jest pół hektara przy Alejach Warszawskich, przy Alei Warszawskiej. Dziękuję, poddam pod głosowanie. Chyba, że coś jest do tego. Nie ma żadnej oto poprawki. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości gminy Lublin położonej w gminie Wólka oraz gminie Mewgiew na rzecz portu lotniczego spółka akcyjna z siedzibą w gminie, druk 516-1. Nie widzę sprzeciwu. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Zechce. Który to zdanie? Wólka. To są kilkanaście działeczek takich po. Tutaj nie mamy dodane. Nie mamy, bo został dodany ten punkt. Ja na początku głosowałem. Tak, wspominałem, że doszło i Państwo też przegłosowali. Jest pani. Nie chcę się tutaj zmarzać, wiem, że chodzi o kilkanaście działeczek pan się. Łączna powierzchnia gruntu do przekazania drodze darowizny to jest 33 hektary. Jest to spójne z decyzją, jaka została wydana przez wojewodę lubelskiego na rozbudowę portu lotniczego. Czyli to są grunty, które są objęte decyzją o decyzji lokalizacyjnej dla portu lotniczego. Są to grunty, które kiedyś gmina uzyskała w drodze darowizny od starostów sąsiednich gmin. Jest to przekazanie w drodze darowizny. Oddanie po otrzymanych za darmo od tak, i z takim celem też. Tak, trzeba zaznaczyć, że starostowie wyraźnie zaznaczyli w tych swoich aktach, że to ma być na port lotniczy. Dobrze, czy są inne pytania? Nie ma, poddaję to pytanie. Kto z Państwa radnych za pozytywne zaopiniowanie, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Kolejny jest wniosek o zaopiniowanie nabycia działki 12/19 powierzchni 0,547 arów z ułamkiem położonej w gminie przy ulicy Skowronkowej. Jest to pismo pana prezydenta zgodnie z zarządzeniem o możliwości pozyskiwania. Komisja powinna opiniować. Dwie komisje opiniują: gospodarki komunalne i budżetowo-ekonomiczne. Tak, pani dyrektor? I rozwoju. I rozwoju. Będzie geodezji prowadzić. Tak, nie chciałabym. Poprośmy może pan. Tylko, że pan radny wydział geodezji prowadzi te postępowania. Nie chciałabym się wypowiadać. Bo stan chodziło, że to miało być pod drogę, teraz jakoś tam. Po dobrej cenie. Proszę Państwa, tak, ale to było na rozwoju. Mogę pismo odczytać, ale ja to nie rozumiem. W takim razie poddam pod głosowanie pismo pana prezydenta, właśnie wniosek o wyrażenie zgody. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem zgody? Zechcę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym się stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek pana prezydenta Szymczyka. Kolejna informacja z realizacji uchwały Rady Miasta z 23 lutego
2006 w sprawie zasady sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali, druk 515-1. Czy w tej kwestii? Nie. Poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych za pozytywnym zaopiniowaniem zechce podnieść rękę do góry? Dziękuję. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Najmocniej przepraszam. Leszko, to jest jedno moje zamiłowanie do porządku. Dziękuję za czujność, Panie Radny. Dziękuję. I Panu Przewodniczącemu też, tak? W takim razie, jeśli Państwo nie wniosą sprzeciwu, to będzie, że komisja zapoznała się z informacją. Kolejne też sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2015 rok, druk 489-1. Jest w imieniu komisji pan Bartosz Margur, ale jeśli nie będzie sprzeciwu, to stwierdzimy, że komisja zapoznała się, tak? Tak, zapoznała się. Dziękuję. W takim razie nie ma sprzeciwu. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Kolejny punkt 22. Zapoznanie się z działalnością zarządu. A, to my jesteśmy już w tym właściwym punkcie. Tak. Jestem, proszę Państwa, witam. Proszę Państwa, jeszcze jest punkt taki, który w ubiegłym, na poprzednim posiedzeniu nie był rozpatrzony, między innymi program inwestycji miejskich na 2016 rok zrealizowany przy udziale mieszkańców. Wcześniej, kiedy obowiązywała jeszcze ustawa, prezydent miał obowiązek przedłożenia do opinii, natomiast w tej chwili po prostu tylko informuje o inwestycjach, które zostały objęte dofinansowaniem na 2016 rok. Te druki Państwo otrzymaliśmy wszyscy wcześniej. No tylko tyle. Mogę stwierdzić, że komisja zapoznała się, to pokażę Państwu oczywiście. Nie? To proszę bardzo. Panie Przewodniczący, bo doszliśmy do punktu 21. W momencie zapoznania się z działalnością zarządu dróg i mostów. Natomiast punkt 22 jest bardzo mocno związany z tym dzisiejszym naszym. A w punkcie 22, bardzo dziękuję, a w punkcie 22 jeszcze chciałbym parę rzeczy. Ale nie wrócimy, Panie Przewodniczący, wrócimy, tak? Oczywiście, to zasadniczy punkt, na któryśmy się tutaj spotkali. Ja tylko po prostu. A, bo pan może jeszcze według starego jeszcze z tego porządku, przepraszam. Mówię o programie inwestycji miejskich zrealizowanej przy udziale mieszkańców i oczekującej kolejce. Ja o tym mówię, ponieważ punkt zapoznania się z działalnością zostawiamy już na koniec tej grupy rady. Przepraszam, może się nie wyrazi tutaj, ale już to, tak, ale tu mam pytanie, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, otóż nie wiem, bo to inwestycji realizowanych przez mieszkańców zobaczyłem po raz pierwszy w takim roku. Dzisiaj COVID po raz drugi dlatego domniemam, że z roku na rok komisja taki dokument otrzymuje. I teraz pytanie moje jest zasadnicze. Czy w momencie, kiedy mamy poustalaną hierarchicznie kolejność tych wszystkich wniosków, czy dalej możemy spodziewać się takiej realizacji? Dopytuję o to mieszkańcy, którzy zauważyli, bardzo muszę powiedzieć precyzyjnie, że z uwagi na pewne przesunięcia w ramach zmiany budżetowej, chociażby myślę tutaj o dojeździe, ulica do nieruchomości Zbożycka 112, tak? No w tamtym roku żeśmy faktycznie wyrazili zgodę na to, żeby ta inwestycja była zrealizowana wcześniej. Niemniej jednak teraz wiemy, że ten program ma swoją kontynuację w inicjatywie lokalnej. Teraz wiem, że są wnioski składane przez mieszkańców i pytanie, czy ta kolejność, która jest zapisana w tym naszym dokumencie programu inwestycji miejskich realizowanych przy udziale mieszkańców, czy dalej pozostanie utrzymana, czy też będzie zmieniana z uwagi na inicjatywę lokalną? Ja odpowiem. Ta kolejność jest utrzymywana, z tym, że jeśli do inicjatywy lokalnej, której zadanie przychodzi, czy do środków ogólnomiejskich, to po prostu następny z kolei się przesuwa, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby była zamieniona kolejność.
No dobrze, ale tak jak pan dyrektor powiedział, może być w tym momencie taka sytuacja, że właśnie uruchamiając środki z inicjatywy lokalnej, no będą jednak niektóre zadania realizowane wcześniej. Tak. No to dziękuję bardzo panie dyrektorze. To też muszę powiedzieć, swoją opinię chciałbym w tym momencie, że to troszeczkę moja opinia nie fair. Dlaczego? Dlatego, że gdyby przedstawić tym zainteresowanym mieszkańcom tworzącym komitety budowy społeczne, komitety budowy dróg, gdyby przedstawić taką w tym momencie informację, słuchajcie, zapiszcie się do inicjatywy lokalnej, napiszcie jeszcze raz wniosek, oni na pewno by to uczynili. I ta kolejność jednak byłaby utrzymana, tak jak do tej pory. To są ludzie, muszę powiedzieć, bardzo zdeterminowani i rzeczywiście pula środków, która jest przeznaczonych w ramach inicjatywy lokalnej to 5 milionów złotych. Natomiast do tej pory, przynajmniej no oficjalnie, pula środków przeznaczanych na program inwestycji miejskich realizowanych w udziale mieszkańców to tak od 3 milionów. Tak, właśnie. Więc uważam, że to troszeczkę byłoby nie fair i gdybyśmy w tym momencie na podstawie składanych wniosków inicjatywy lokalnej zmieniali te pierwotne ustalenia wykazane w programie inwestycji. Ponadto w jednej z ostatnich interpelacji zadałem zapytanie, czy istnieje możliwość przekazania środków z inicjatywy lokalnej celem wsparcia tego programu inwestycji miejskich realizowanych przy udziale mieszkańców. Odpowiedzi jeszcze nie mam. Nie wiem, czy to Państwo będziecie udzielać, czy może ktoś inny. No niemniej jednak, gdybyśmy tak na dobrą sprawę przesunęli te środki, no to zamiast tych 3 czy tam 3,5 miliona złotych mielibyśmy no już 8, to już byłyby znaczące środki i wtedy moglibyśmy stwierdzić, że rzeczywiście ten trud mieszkańców, ten ich wkład wykazany no, byłby czymś pozytywnym. Byśmy podgonili ten program, a myślę, że odbiór przez społeczeństwo też byłby dostrzegany. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozwolę sobie również zabrać głos w tej dyskusji, ponieważ ten program, jak żaden inny, może znam bardzo dobrze, przychodzę to od dawna. Otóż, proszę Państwa, projekt uchwała mówiąca o realizowanych inwestycjach przy udziale mieszkańców właściwie straciła swoją wagę. Ona jej już nie ma. Ją zastąpiła uchwała o inwestycjach lokalnych, o której pan tutaj radny wspominał. To są zupełnie inne środki w budżecie miasta, o czym państwo doskonale wiecie, bo pozycja w budżecie widnieje jako środki przy udziale mieszkańców. Natomiast i czas oczekiwania mieszkańców, którzy realizują przy udziale mieszkańców, to nawet sięga aż kilkunastu lat. Podam przykład Daniłowskiego czy jeszcze inny. Ale to nie dlatego, że nie było środków finansowych, tylko dlatego, że nie były wypełnione względy formalne, projektowe i uzgodnieniowe. To była jedyna przyczyna. I teraz widać, że ta kolejka od lat, właściwie od zawsze, jest ustawiana zgodnie z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. I ta kolejność, jak Państwo analizujecie te inwestycje, które są podane przez Zarząd Dróg i Mostów, to wyraźnie widać, że jest to w miarę zachowane. Natomiast mogą się pojawić pozycje takie, które mogą być zrealizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego. I wtedy miasto, biegając się na przykład ulica Daniłowskiego i te inne ulice, jest to projekt, który sięga około 4 milionów złotych i prezydent wystąpił zawarł te ulice, tę pozycję, która czeka już bodajże kilkanaście lat, ponieważ jest to duża kwota do regionalnego programu operacyjnego. I jeśli ona się tam pojawi, to wypadnie tutaj i wpadnie w to miejsce, wejdzie inna inwestycja do kosztu tam 3,5 miliona, który jest przeznaczony w tym roku. Ale to tak, ja taką wiedzę posiadam. Jeśli pan radny chce, żeby pan dyrektor się odniósł, to bardzo proszę. Jeśli mogę, panie przewodniczący, do końca może to by brzmiało. Nie chodzi o coś innego. Ja rozumiem, że program inwestycji miejskich realizowanych przy udziale mieszkańców nie może być kontynuowany, to już od temu usłyszałem. Natomiast mówię w tym momencie o tym, że uruchomienie inicjatywy lokalnej może spowodować to, że niektórzy aplikujący w tym nowym programie
wprowadzili, mogą doprowadzić do wprowadzenia tego zadania i zaburzyć tą, tak, i zaburzyć tą hierarchię istniejących obecnie projektów. Ja nie odnosiłem się w ogóle do środków z RPO, bo rzeczywiście, jeśli takowe gdzieś pojawiły, no to trzeba takie zadanie realizować, bo jest to korzystne dla gminy. Ja stawiam duży znak zapytania, czy w tym momencie składane wnioski przez mieszkańców w ramach programu inicjatywy lokalnej powinny być od tak o przyjmowane, skoro mamy niezrealizowany stary program. To jest cel mojej wypowiedzi. To jeszcze można, nie w zasadzie wynaleźć polemiki, tylko po prostu wzbogacania wiedzy ogólnie. Otóż proszę Państwa, nie ma w ustawie mówiącej o inicjatywach lokalnych zapisu, że ogranicza się wszystkim komitetom, które wniosek już złożyły, oczekują kilkunastu lat, do ogranicza ponowne złożenie. Wręcz przeciwnie. Takie przypadki są. Ulica Gierymskiego w naszym okręgu wyborczym, panowie radni tutaj tego złożyła, czekając kilka lat na budowę w ramach inwestycji przy udziale mieszkańców, złożyła również wniosek. To nie jest już, proszę Państwa, sprawa samego prezydenta widzimisię, przepraszam, czy wiceprezydenta, tylko jest specjalna komisja powołana do oceny. Jeśli ten wniosek, na przykład ulicy Gierymskiego, uzyska w punktacji wystarczająco i znajdzie się on w realizacji tam, to w tym, tych inicjatywach lokalnych, to automatycznie wypadnie stąd. A kolejka w inwestycjach przy udziale mieszkańców jest dość duża, na kilkanaście milionów złotych. Także oczywiście ma rację, że tak też się może stać. I w przypadku Gierymskiego, nie wiem jaka jest transportacja, bo pan prezydent jeszcze nie otrzymał od komisji zestawienia tych inwestycji, żeby mógł zatwierdzić. Jest trudno do tych się odnieść, czy Gierymskiego, tak to szczególnie Gierymskiego, bo wiem, że oni również złożyli w ramach tego projektu inicjatyw lokalnych. Panie przewodniczący, ale zasadne by było, aby wszystkie komitety społeczne, te właśnie nasze starsze, aby miały taką też informację, abyśmy zachowali taką równowagę w tym wszystkim. Nie powinno być tak, że w tym momencie robimy sobie zawody i kto wie, o inicjatywie lokalnej to składa i aplikuje i nagle będzie to zadanie rozpatrzone i zrealizowane szybciej. No taki jest. Zgadzam się, otóż proszę pana, tak jest, bo ja nie dlatego Gierymskiego się znalazłem, że ja się interesowałem tymi inwestycjami. Pani ważna, która prowadzi w imieniu dyrekcji i tak dalej, poinformowała wszystkich oczekujących, więc to nie jest wybiórczo, że przyszedł pan, albo zadzwoniła pani ważna do pana Krzysia i panie Krzysiu, jest taka okazja. Nie. Wszystkie komitety o tym wiedzą, panie dyrektorze. Prawda? No proszę potwierdzić. Znaczy, może ja bym tutaj się włączył. Właśnie, na tym, cośmy państwo dali, nie? W tym roku jeszcze 5 ulic, co będą realizowane w ramach, a tych, co mają pozwolenia czy z RIDY, jest ich 9 i z tego 7 złożyło do inicjatywy lokalnej. Ale chodzi mi o to, czy ta informacja, no cieszę się, że jakaś informacja już została przekazana. Ale tak? Każdy komitet to wie. No, jak to wskazuje? Dlatego z 9-7 złożyłem. Panie przewodniczący, doszło do mało komfortowej sytuacji. No, cieszę się, że słyszę w tym momencie, że ta informacja dotarła. Nie wiem, kiedy została przekazana, aczkolwiek w rozmowach i z komitetu jednej ulicy i z drugiego wynikało, że takiej informacji nie było. Może to się stało w jakimś takim ostatnim okresie. Jeśli każdy z komitetów w tym momencie został poinformowany, no to muszę powiedzieć, że piłka leży po ich stronie. Tak? Czy oni jeszcze skorzystają z tego programu inicjatywy lokalnej, to już zostawiamy im, ale każdy już taką informację ma. Znaczy, może wejdę króciutko. Komitety są tak mocno zainteresowane tą kolejką i jak dalej, to są tak, że na bieżąco się kontaktują z nami i uzyskują informacje, jakie potrzebują. Także nie to, że tylko my przekazujemy informacje, ale w komitecie na co dzień to zapowiedzi, jak daleko, jakie są wyniki przetargów, bo oczywiście to też trzeba pod uwagę, że po przetargach mamy oszczędności. Staramy się następne zadania wykonać. I to jest chyba sedno. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Też dodałem także informację, jeden z członków komisji i tego komitetu społecznego zna sprawę, a drugi nie zna, pytamy się tego, który nie zna i on tak mówi, a nic nie doszło. Ja to tak
Od siebie z autopsji mam takie doświadczenie. Czy są inne jeszcze? Nie. Można uznać, że komisja przyjęła do wiadomości tak. przedstawiony projekt inwestycji przy udziale mieszkańców. Jeszcze tylko Państwa dla informacji takich, że w tej chwili inwestycje przy udziale mieszkańców to wyłącznie zostały drogi. Prawda? Wyłącznie drogi, tak? Tylko drogi. Natomiast inwestycje lokalne dotyczą właściwie innych ogółów, wszelkich inwestycji, nie tylko drogowych, bo tak to stanowi nasza uchwała. Tak, pamiętamy tak? między innymi ostatnio kibice razem 200 tysięcy otrzymali. No właśnie, dobrze, to tak. W takim razie, proszę Państwa, jeszcze sprawy wniesione, znaczy wrócimy do punktu ważnego wszelkim. Pisma zakładu wielobranżowego w sprawie sprzedaży wynajmowanego lokalu przy Lubartowskiej 27. Pismo Rady Parafialnej dotyczące budowy parkingu przy Zelewerowicza Kaczyńskiego. Pismo mieszkańców dotyczące nieruchomości Bruszczowa do Żydkowa. Pierwszy wniosek o sprawdzenie pod względem formalno-prawnym podjęcia uchwały. No to pewnie nie do nas, tylko do wiadomości. Oraz bycie tej nieruchomości na rzecz archidiecezji. I drugie sprzeciw mieszkańców dotyczące tej uchwały. No tylko do wiadomości. Aha, i jeszcze jeden taki komunikat, już porządkowy. Bardzo bym prosił, to szczególnie pan przewodniczący zwraca uwagę, przewodniczący rady zwraca na to i biuro, na konieczność usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni. Artykuł, paragraf 80 statutu. Ja może przeczytam ten statut. No bardzo panie Piotrku, bardzo proszę. Paragraf 80 statutu, punkt 1. Rady potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisanej na liście obecności. Punkt 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji usprawiedliwia swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji. To jest głos pana Włodka i pana przewodniczącego, który nas zobowiązał do przekazania takiej informacji. Bardzo proszę. Po tym terminie niestety usprawiedliwienia nie będą przyjmowane w kwestii utrzymania wysokości diety, prawda? Jeśli ktoś reprezentował radę i miasto na zewnątrz, tak, na pracach innych, to wówczas zachowuje prawo. To tak porządkowo. Proszę Państwa, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję dyrektorom, Państwu dyrektorom, którzy dotrwali do tej pierwszej części naszego posiedzenia. W tej chwili kieruję gorącą prośbę do Państwa dyrektorów Zarządu Dróg i Mostów, żebyśmy już przeszli do tej właściwej, wyjazdowej naszej komisji i zapoznali się z działalnością zarówno Zarządu Dróg i Mostów, jak również z tym wszystkim, co czeka nas w najbliższej przyszłości w zakresie systemu komunikacyjnego w Lublinie. Prosiłbym również pana dyrektora, żeby przedstawił osoby, które reprezentują Zarząd Dróg i Mostów. Bo wiem, że jest tutaj pisana osoba, o którą pewnie pan radny Popiel by się zapytał, a ja to pytanie zadam w tej chwili. Czy jest osoba, która po panu Andrzeju Świętej Pamięci objęła te obowiązki, bo bardzo mile wspominamy współpracę z panem Andrzejem. Tutaj wszyscy radni to jednoznacznie określili na komisji. Szkoda, że nie ma go wśród nas. I też oczekujemy od nowego pana pracownika, pana dyrektora, że ta współpraca również będzie się z nową osobą, która jest odpowiedzialna za inżynierię ruchu, układała się równie dobrze jak ta, która miała miejsce przez ostatnie lata z panem Andrzejem. Panie dyrektorze, ja się również i komisja zamieniam w słów. Proszę bardzo o dalsze prowadzenie komisji. Witam Państwa. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Państwo Dyrektorzy. Bardzo proszę w takim razie przedstawienie się. Pani Irena Osypiel, zastępca dyrektora ds. Finansowych Gminy Sikora. Męczy się z nami już jakieś półtora roku. Dyrektor Grosław Ojciuk, zastępca zwłaszcza w Inwestycji, miał przyjemność, jak to
się mówi, zastępowania mi w biegu roku przez 4 miesiące. To co też dziękuję. Dyrektor Borowy Adam, zastępca z profesjonalnym, Państwo też znacie na pewno. Dyrektor Stanisław Wydrych, od niedawna, 2 lata w zasadzie, będzie na dzień. Zastępca dyrektora do realizacji inwestycji. Ja właśnie nie muszę przedstawiać, natomiast jest tutaj z nami dwóch panów. W związku z zmianami, które musiały nastąpić po śmierci pana Andrzeja Matacza, pełni obowiązki naczelnika Wydziału Zarządzania Lokalnego, pan Tomasz Dobrowski. I na Centrum Zarządzania Ruchem Dolibowej pan Andrzej Szejdyc, jako dyrektor sekcji zarządzania ruchem. Przy okazji powiem, że mamy spore problemy z obsługą Centrum Zarządzania Ruchem. Okazuje się, że bardzo często osoby, które zgłaszają się na nabór formalnie, a nazwijmy to w skrócie konkurs, w tych konkursach niestety, brzydko mówiąc, ale ludzie odpowiadają na podstawowe pytania dotyczące kodeksu drogowego, co jest podstawą oczywiście rozpoczęcia pracy w Centrum Zarządzania Ruchem. Skład jest taki, jaki jest, warunki mamy, jakie widzicie Państwo. Zajmujemy sąsiedni budynek, dawny pałacyk zarządu spółki na Cukrowni Lubelina w całości, a tego budynku no tak mniej więcej 2/3. Warunki są, powiedzmy, w stosunku do tego, co mieliśmy 4 lata na Wieniawski, no naprawdę dużo lepsze, ale nie to, co by się oczywiście chciało. Możliwości, że tak powiem, są takie, jakie są konferencyjne, jakie są, a chcąc zatrudnić 1 czy 5 osób, to w zasadzie na to sprawę nie byłoby gdzie posadzić. Mówię to, że pracownik musi mieć sprzęt, musi mieć kawałek, musi mieć komputer, bo się bez tego, to powiem, się nie da pracować. Ale to jest zupełnie co innego oczywiście niż mieliśmy na Wieniawski, gdzie w niektórych pokoikach ktoś jeden w drugim siedzi na plecach i praktycznie robota nie wychodziła. Pracujemy tutaj formalnie do takiej daty historycznej 23 lutego 2012 roku. Przenieśliśmy się tutaj przy 3 tygodnia czasu. No, oczywiście cały zakres prac związanych z prowadzeniem systemu informatycznego, telekomunikacyjnego, to wszystko kosztowało nas sporo czasu i roboty, ale zadomowiliśmy się tutaj. Przy okazji mamy niezłe warunki, powiedziałem dobre warunki, jeżeli chodzi o miejsce parkingowe przed tamtym budynkiem i tutaj, w związku z tym wygodnie się tutaj dostać, zatrzymać się tylko nam, ale również pewnie niektórzy przyjeżdżają, sporo spraw nie załatwiać. To tyle z tytułem wstępu, natomiast no tutaj kolega bym zapomniał, który odpowiedzialny jest za prezentację dzisiejszą i ewentualnie będziemy Państwu udzielali informacji, informatyk. No i prototypę zapuścił, dlatego nie poznali pani Michał Stefański. W związku z tym będzie Państwu prezentował te materiały. Przygotowane myślę, że jest w taki sposób, żeby było to czytane, natomiast Państwu rozdaliśmy tak w skrócie takie materiały poglądowe, tylko mapy, nie mapy różnego rodzaju, jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne, zadanie remontowe, tak żeby to było czytelne. Oczywiście w szczegółach, gdybyście Państwo chcieli, oczywiście proszę, mapy dotyczą zadań inwestycyjnych, realizowanych, które będą planowane, są planowane w tym roku. Zadanie remontowe planowanych w tym roku, poza tym system zarządzania ruchem, rozmieszczenie tych 69 skrzyżowań, które mamy, to są w tym systemie zarządzania ruchem i system roweru miejskiego, praktycznie z, oczywiście z mapą docelową, gdzie te w sumie 82 stacje rowerowe będą rozmieszczone. Jeżeli chodzi o, tak może od końca, system roweru miejskiego, termin wykonania tych 42 stacji, to jest 31 marzec, 42 stacje, 40 zwykłe i 2 stacje z 20 rowerami dla dzieci. Pozostałe zadania, to może kolegom oddał głos po kolei, tak jakby tak powiem,
są sprawy od rezerw inwestycyjnych. Jeżeli Państwo będziecie oczywiście chcieli szczegółów informacji, to bardzo proszę, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Natomiast jeżeli byśmy mieli chodzić tylko po pokojach, to też zapraszam, wejmę do dłuższego pokoju i pokażemy Państwu, w jakich warunkach pracujemy. Z tym, że ci będą bez pracowników w większości, pracownicy pokoju 30 większości dyrektorów. Także bardzo proszę, macie Państwo pierwszą mapę, jeżeli chodzi o mapkę dotyczącą zadań inwestycyjnych do realizacji w roku bieżącym, z podziałem na poszczególne rodzaje zadań i łączną wartością tych zadań, jeżeli chodzi o zadania do wykonania ze środków, z udziałem środków europejskich, ze środków własnych i tak dalej, i tak dalej. Zaznaczona na mapie, myślę, że dość czekanie i można zerknąć, że tak powiem, które miejsce, która inwestycja będzie w tym roku realizowana, lub jest realizowana na dzień dzisiejszy. To jest pierwszy plan, to dla inwestycji. Bardzo proszę. Bardzo dobrze przygotowano wszystko, co myślałem. Macie Państwo na mapie, gdyby trzeba było coś wyjaśnić. Zwracam się do Państwa radnych, że gdyby w danym momencie ktoś zainteresował, to proszę, nie będziemy później wracać do tego, tylko w danym momencie jakieś pytania do Pana Dyrektora w kwestii wyświetlanego slajdu. Ja mam pytanie, Panie Przewodniczący. Bardzo proszę. Chodzi mi o numerek 11, to jest ścieżka rowerowa na ulicy Osmolickiej. I ta ścieżka, która jest w tej chwili wybudowana, czy ona jest jeszcze na gwarancji i czy są robione przeglądy, ponieważ no, jakość jej, a jeździłem tamtędy kilka razy i stan budzi moje obawy. To znaczy chyba jest problem po pierwsze z podbudową, a po drugie jest powykruszana w kilku miejscach. Więc chciałem zapytać, czy było, czy, a może, czy może znaczy, mam wiadomości z dawna. Może generalnie, proszę Państwa, rzadkie przypadki są, że zadania, które wykonywane są od 2011 roku, żeby to zadanie miało okres krótszy, gwarancja 5 lat. W związku z tym nie jestem na 100% pewien, to kolega mówi jeszcze, ale ta ścieżka powinna być na gwarancji. Oczywiście przegląd robimy przynajmniej raz w roku. I oczywiście w przypadku, jeżeli ktoś sygnalizuje, no i oczywiście pracownicy, że coś na jakimś zadaniu wykonanym jest nie w porządku, to oczywiście robimy przegląd z udziałem wykonawcy. No i oczywiście stawiamy wymogi co do naprawy. Ale Ja mogę mieć informacje nieaktualne, bo tam mogło się zdarzyć coś, ale kilka razy to mnie zastanowiło, jak tam jeździmy, znaczy, taka jest sytuacja. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, między innymi na Osmolińskiej i nie tylko, mamy problem z dewastacją, tak powiem krótko. W wielu przypadkach mamy sytuacje takie, że najeżdżamy samochodami ciężarowymi na ścieżki rowerowe, wiadomo, jaki efekt jest. Sam widziałem na własne oczy, jak przejeżdża dźwigiem przez ścieżkę rowerową na krok mamy na drugą stronę, no i się zamało wszystko, że tak powiem. A odbudować to i żeby to już miało wtedy jakiś wygląd, jest naprawdę ciężko. Ale to już jest od razu zapamiętane i no, nie ukrywam, ścigamy wykonawców, jeżeli chodzi o jakość wykonywania robót. Tutaj jeszcze jedno. Od ubiegłego roku zmieniliśmy nieco technologię wykonywania ścieżek. Ona jest oczywiście asfaltowa. Już dajemy na podbudowie dwie warstwy po 3 cm. Bo sami zauważamy, że jedna warstwa 3 cm nie jest szczęśliwym rozwiązaniem. I to zadanie, co teraz Pan Radny pyta, bo to będzie dokończenie ścieżki łącznie z podłączeniem do prądu tej infrastruktury, która jest na pętli, to w tej chwili zryt pozyskujemy i mamy w tym roku to zadanie zrobić. Staramy się o środki gminy i ona już będzie. Tutaj z Lasami Państwowymi już porozumienie mamy odnośnie wejścia i w teren wycięcia drzewa. To byłaby zamknięta ścieżka już cała, byłaby ona wierzchni, nazwijmy, utwardzonej dookoła zalewu. Tomasz Pitucha pytał, 11 to nie jest cała ścieżka, tylko ten fragment. Ja wiem, ale ja pytałem po sąsiedzku, no wiadomo, że nie jest zepsute, to czego jeszcze nie ma, Panie Przewodniczący. Jeśli można, to chodzi mi o te gwarancje. Na pewno Zelwerowicza jest jeszcze na gwarancji, została w ubiegłym roku oddana.
właśnie tam się chodnik zapadł, gdzie tak poważnie się zapadł na, pod uzbiegu starej poligonowej zerowalicza, co przy okazji sygnalizuje sprawę. Dzięki za dyrektor Borowy notuje. To dyrektor wydyka, przepraszam. Nie, to jest pani gwarancji. Po gwarancji przyjmuję to utrzymane. No, jeżeli jeszcze jest koncert przyczyn, to ja prosiłbym o zwrócenie uwagi na jakość nawierzchni ulicy Głuskiej, ponieważ też ja jestem ostatnio taka, no są takie mulby. Więc też może poproszę, ale już nie będę. Ale proszę zwrócić uwagę, słuchajcie Państwo, no, wykładamy duże pieniądze na zadanie inwestycyjne i remontowe. No nie może być po prostu lipa odstawiana, no bo to te czasy minęły. A wykonawcy, zresztą nie ten, znaczy żadna tajemnica na dzień dzisiejszy. Mieliśmy w poniedziałek i we wtorek dwa duże przetargi. Wykonawcy się rzeczywiście biją i ceny uzyskiwane po przetargach to są takie, że tylko się cieszyć i następne zadania uruchamiać. Ale z kolei nie można się odbijać kosztem na te czasy po prostu bezpowrotnie minęły. Panie dyrektorze, natomiast nie widzę tutaj w okolicach Zalewu Zabrowskiego dokończenie ulicy Żeglarskiej. Pan radny poszedł, mówi, że 90, ja mówię, że to jest 78, ale nie cierpał tak zwanie warunki. 94, około 94. Mieliśmy koło 100. Ja mam odpowiedź pana prezydenta na interpelację, że w tym roku będzie to dokończone. Po prostu to zostało zbyt mało po gospodarsku załatwiona sprawa, bo były cały sprzęt, był, można było z wolnej ręki zlecić jako odprawa, powiedzmy, niezbędna do wykonania. Deweloper robił tyle drogi, a my nie mogliśmy tych no, znaczy, około 100 metrów dokończyć. Przymuszący jest to temat, który za szeroki, żeby o tym gronie mówić, bo deweloper robił, natomiast do dzisiejszego dnia nie zapłacił wykonawcy za robotę. Ale mówmy, tutaj nie ma, że wie pan, jest transmisja bezpośrednia. Ja nie będę tutaj wypowiadał się za... Dobrze, ale sygnalizuję Żeglarską, ponieważ jest... Jest to, znaczy może inaczej, że ten obowiązkowo się pan prezydent obiecał, że to będzie zrobione, to się będzie zrobione, natomiast nie wiem, czy to z nie tego nie co wiem, to miasto nie wyłoży z umowy. Ale ten fragment został już poza umową jest. Panie przewodniczący, przepraszam, ale to zwykle wiem, co. Dobrze. Mamy takie ustalenia, że nie wydam na to złotych. Dobrze. A będziecie rościć pretensje do dewelopera, że nie dochodzi, tak? Nazwijmy to tak. Dobrze. Po prostu, to już jest jasne. Dobrze. Myślałem, to jest poza porozumieniem. Nie, nie. A, no to fajnie. Dobra, z Państwa jeszcze chciałbym się tutaj dowiedzieć. Możemy dalej, tak? Obrobiliśmy zęborocze i jedziemy dalej. Nie, bo to przepraszam, no bo tutaj już tam nic nie ma. No jak to, Żeglarska? Połączenie Zęborzyc i Wrocław. Ale no to właśnie. No to przepraszam, ale na Wodkowy nie ma. Są ulice. Do ziemi do Wodkowy, natomiast po inwestycji realizowanym przy Udziale Mieszczeńca, to zaproponowaliśmy wcześniej. Tak, to mamy, tak. Na końcu jest to pozycja Świętokowskiego, Lemiowskiego, Czartoryckiego. Jest to pozycja, gdzie staraliśmy się uzyskać to sobie dofinansowanie w zerwanych schetynurach, nazwijmy to, to na dzień dzisiejszy nie wyszło. No ale ta pozycja jest przewidywana do rozpoczęcia przynajmniej realizacji tego roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przepraszam, jeżeli nie bardzo. Mogę panu przewodniczącemu? Tak, proszę bardzo. W związku z tym punktem szóstym, ja pamiętam, tutaj tego nie ma za a jest, przepraszam, przewidywane wykonanie w 2016 roku 450 tysięcy złotych. Rozumiem, że to są jakieś takie prace wstępne, przygotowujące gdzieś jeszcze jakieś informacje. Panie radny, instytucja tego typu, że my się staramy, tak powiem, tak jest macie, jak zawierać umowy z kasą przykładowo na lat następny, a jeżeli pana chce się robić wcześniej, no to uchwała, tak powiem. I w większości, że tak powiem, wykonawcy starają się jak najkrócej niż na czas budowy wykonać robotę w danym roku, a w ostateczności wziąć do to jest rozwiązanie i dla nas dobre, i dla nas również. Czyli optymistycznie, tak, to proszę, mogą być jakieś tak mocno. No tam, jeżeli chodzi o tamte Sierpińskiego, Świętokowskiego, Lemiowskiego i Czartoryskiego, no nie pasuje to zrobić.
Tylko że jeszcze nie ma wyłonionego wykonawcy. To jest tak, plan, tak, oczywiście. Tutaj są jeszcze ulice, które mają pozwolenie na budowę, jest to w kolejce i macierzanki, jest winnicy, lokalny poziom korony, wilowa, jutyka, wilowa, koryliowa, Brzęgia, Gorewskiego, Dąbrówki, wszystkie za Płaskiego. To tylko jedna z inicjatywy lokalnej. Podsumowując wartości, to prawdopodobnie tak środków nie stanie. Niektóre komitety były założone kilkanaście lat temu, ale ponieważ wygasały, znaczy zaniechano działalności, nie doprowadzono do, zgodnie z uchwałą, do pozwolenia na budowę, to też na przykład taka Gierskiego, to już ponowne podejście do tej budowy, ale jak widać zachowana jest ta czasowa chronologia czasowa wydania decyzji z Żydowskiej, czyli na pozwolenie na budowę. Są komitety, które jeszcze nie mają pozwoleń, są założone komitety, opracowały dokumentację, jest na etapie tam papiery czy czegoś. I to jest już było wszystko. Jeszcze mamy informację, że trzy komitety ma na ukończeniu dokumentację. To już by było. To jest komitet. A tylko to jest wartość ogólna. 22 miliony, czyli wyczerp po 3 miliony rocznie, to jest na 7 lat. Już komitetów więcej się nie Ale ile byśmy załatwili, pani dyrektor, gdyby 22 miliony zaproponować radny, na pewno byśmy przegłosowali. Może nie wszyscy, ale... Oj, byłaby wątpliwość, jeśli go uruchamia w cały budżet, to proszę bardzo. Prezydent myślę, że może zaproponuje tyle. Jeśli PiS poprze budżet, to może byśmy to się dogadali. Prezydent nie da, tak jak ostatnio. Większość zdjął niestety i radni. Z tych dróg, ale to później. To już jest nadzieja mieszkańców, że wcześniej czy później, ale będą mieć zrealizowane. Bo do tej pory to różnie było. Dlatego też komitety się rozwiązywały, upadały, nie interesowały się, bo takie były nakłady. Komitet wpłaca 10% wartości podbudowy bez warstwy bitumicznej, nazwijmy, kanalizacji deszczowej. I to jest kwota od 1,5 do 4, tak z doświadczenia mamy. Tu do Rady wpłynęło podanie z ulicy Biskupińskiej, żeby im zmniejszyć udział. Tam o 20 tysięcy, nie mogę nazbierać środków i tłumaczę tym, że miasto jak wywłaszczało pod ulicę teren, to zabrało działki i zapłaciło im dużo mniej niż mogli sprzedać na wolnym rynku i tym tłumaczę. I to u Państwa podanie wpłynęło w styczniu. Gdyby sprawdzić, ile dostali za to roszczenie, to by się okazało, że dwa razy więcej niż się normalnie kupuje te działki. Znamy to akurat. Dobrze. Czy byłby jakieś pytanie, żeby zadanie z cymi? Nie, nie. Tak, że tak przejdą inteligentne zastępy do Rudnia. I tutaj przepytalibyśmy profesorego Tomasza na ten temat. Oczywiście Państwo przede wszystkim. Bardzo proszę. To są materiały tylko informacyjne, co chcieliśmy osiągnąć przez ten system zarządzania ruchem. Objętych jest w tym systemie, że jest jakiegoś skrzyżowań dzisiejszy. I tak jak tutaj posiadali, to tutaj informacja. Nie przeszkadza. Tego systemu, również wdrożenia tego systemu, także objętym tym systemie 69 drogowych sygnalizacji. Liczymy oczywiście też na rozbudowę tego kolejnej sygnalizacji na kolejnym etapie. Mam nadzieję, że już coś w tym roku będziemy na ten temat więcej wiedzieć, ile to będzie sygnalizacji i lokalizacja tej sygnalizacji. Tutaj na tych wszystkich slajdach, które są przygotowane, i informacje ogólne, również i szczegółowe dotyczące budowy tego systemu, rozmieszczenia tego systemu, no,
co mamy w tym systemie, z czego możemy skorzystać. Mapa poglądowa 69. A kiedy on zacznie działać? No bo ja spotykam się z bardzo krytycznymi opiniami na temat. To jest inna sprawa, ale działa. Ale dla kogo? Proszę bardzo, muszę troszkę uporządkować pracę komisji. Proszę dać dokończyć panu swoją woli. Bardzo proszę. System jakiego źródła w tej chwili jeszcze trwają prace kalibracyjne. Około, mam nadzieję, kwietnia już będą zakończone. Także ten etap planujemy zakończyć. Około będziemy mieli jeszcze takie informacje. Mówimy na niej, że to będzie naprawdę dobrze. Jest jeszcze cały czas kalibracja systemu. Można pytanie do pana? Na jakiej ulicy chciałbym wiedzieć, ten system działa, bo ja nie wiem, na jakiej działa. To Lublin jest na drugim miejscu w kraju, jeżeli chodzi o uzyskiwane prędkości jazdy przez miasto, jeżeli chodzi o Polskę. Także mamy średnią prędkość 48 km na godzinę w Lublinie. Jako takie drogie. Zależy. Ja mam pytanie. Panie dyrektorze, chciałbym konkretną odpowiedź. Panie radny, przepraszam. Niech pan dobrze, później pytanie, tak, okej. Okay. Proszę bardzo. A na ten system jeszcze nie objął. Tam szybciej działa, dobrze. Proszę powiedzieć. Zmiana nastąpiła, jeżeli chodzi o przeskoczenie na drugie miejsce, mówiąc o średnich ostatniego pół roku. I to są badania niewykonywane przez nas, tylko przez system, który się nazywa organizację Korkowo. To są dane, które są podważone na dzień dzisiejszy. Także to, że może nieładnie jest określę, ktoś nie potrafi jeździć i myślę, że wyrwie ze skrzyżowania, gdzie raptem zielonym światłem ma i poleci 80 czy 90 na godzinę, następny światło będzie stał. No to się dzieje, proszę. Zanim ruszy, bo po marzeniu lutego wchodzi do ręki, to wie pan, to jest jedno. Proszę państwa, ja też dużo jeżdżę i powiem szczerze, że widzę poprawę, oczywiście wszystko, co się jeszcze powinno. Dlatego, że chodzi o Jagraśnicką, to mówię, ćwiczę codziennie, przynajmniej dwa razy dziennie. I bywa różnie, natomiast jest przyzwoicie. Natomiast jest właśnie taka, która jest do przewidzenia. W różnych, w tych samych nawet godzinach, jak jadę, mam rano czy po południu podobne sytuacje, że no raptem nie widzę nikogo przed sobą. I jadę spokojnie sobie przez ileś tam sygnalizacji. A czasem jest tak nabite, że jeszcze się nie daj Boże zdarzy jakiś wypadek samochodu, czy ewentualnie ktoś się zepsuje i stoimy. I tutaj nie wyratuje żaden system inteligentny sterowania ruchem, bo tego nie ominie. Po prostu, tym bardziej, jeżeli powiedzmy, no nie mówię Kasińska, przykładowo odcinek od Jana Pawła do Konopnicy i dalej, no to jest jedna pasa ruchu w jedną stronę i drugi w drugą, a z Jana Pawła skręcamy z dwóch pasów w jeden, z całej Kasińskiej jedziemy dwoma pasami, jedziemy w jeden, czyli w sumie czterech pasów, jedziemy w jednym pasu w kierunku do Kraśnika. I odwrotnie podobna sytuacja jest. Z tym, że już od razu przy Jana Pawła to się wszystko rozluźnia, bo się rozjeżdża towarzystwo na Jana Pawła w prawo i dalej na Lej Kraśnicką na Pawła z Jadłku. I tutaj no, w różnych to po prostu godzinach to wygląda. Czasem naprawdę bez znaczy nie przewidywamy, to jest po prostu. Chyba, że w Jadłku stoi tak jak dzisiaj i jest paraliż. No, więc tego później zapłacił? Nie. Pamiętaj. Dobrze, panie radny, pan też kolejny obowiązuje, panie przewodniczący. Ileś, pan radny tutaj, proszę bardzo. Ja chciałem dopytać, bo pan dyrektor powiedział, że średnia 38. 48. Ja bym też to niesamowite, bo ja z jazdą poza miastem, a mam dosyć ciężką nogę, muszę się przyznać, bez bicia.
mam średnią 37. Ja też mam ciężko. Bo jak bym jechał, to średnią mam 38. Nie, to byś to lepiej. Pan radny Piotr. Uwagę państwa. Korzystając z wiedzy ustalonych panu, chciałbym zapytać po raz pierwszy, jak jest tak rozporządzone, gdzie ten monitoring jest w pierwszym. No i tutaj taka pierwsza moja uwaga. W tym momencie mamy ulicę Aleję Kraśnicką, prawda? To później powiedzmy centrum na wschód. Natomiast czy w perspektywie właśnie dokończenia tej naszej obwodnicy od strony zachodniej, czy zasadnym będzie utrzymywanie tego systemu na Alei Kraśnicy? Wątpliwość może zbyt daleko idąca, ale no, uważam, że troszeczkę na Alei Kraśnicy nam się pozmienia, a inne miejsca na terenie Lublina uważam, że też warto by było włączyć. I takie plany perspektywiczne, czy ten układ nam się pozmienia? Znaczy, krótko może, plany perspektywiczne są rozszerzone o 40 dodatkowych szyrowań, które objęte były tym systemem zarządzania ruchem. Natomiast chcę pana zmartwić, ponieważ w planach inwestycyjnych, które mamy, chcieliby się rozpocząć może w tym roku jeszcze, nie do przyszłym, jak później, mamy przedłużenie, bo katalog antyklasyjny jest bardzo słaby. I mamy przebudowę Alei Kraśnickiej od ronda Konrada Pedersu do Konopnicy. I utrzymanie w takiej płynności ruchu będzie naprawdę bardzo trudne, naprawdę, bo zacznijmy realizację szczególnie przedłużenia powiatu integracyjnego dla Zosławin, bo nam się zdaje sprawę, co tam się wydziało. I my o tym, że dzisiaj też wiele osób się zgłasza, że chcieliby mieć zjazdy bezpośrednio z tego przedłużenia na swojej nieruchomości, do swoich zakładów, a nie serwisówki. Ja wybudowanie takiego odcinka to jest, może być taki sam problem, jak mamy na dzień dzisiejszy, czy mieliśmy, przepraszam, jeszcze półtora roku temu, czy dwa lata temu, gdzie był darun, że przedłużenie celu na świetle węzła do Adwowica, to będzie tragedia. Udało się to zrobić i myślę, że tu się też uda zrobić, ale ten system będzie potrzebny na to. No, przynajmniej przez najbliższe lata. I nie tylko chyba, bo to, że będzie obwodnica Lublina, ja też podkładam nadzieję, że wyrzucimy tir przez kim z Lublina, ale niestety część tych ciężkich samochodów będzie musiało przejeżdżać przez Lublin, jeżeli chodzi o zaopatrzenie wszelkiego rodzaju hurtowni, marketów, no musi być zastanowiona. No ja mówię, cyka się o... A mamy co? Taką mapę, gdzie tych dodatkowych 40... W tej chwili nie jest. Jeszcze nie, tak jak jeszcze. Nie wiem. Potrzebujemy to wszystko, żeby miało to więcej ludzi. Tak, czy odnośnie tego punktu jeszcze inteligentnego systemu zasiedlenia. Pani Pieniarkeczki, bardzo proszę pani. Przewodniczący wspomniał ulicę Gęsią. Pana informacja, która teraz chcę przekazać, to na to są tak wydarzy również i wiele osób. Ja w sumie codziennie jeszcze kilka razy Jana Pawła II w kierunku ulicy Kraśnickiej. I problem jest następujący. O każdej godzinie rano, po południu, wieczorem przy skręcie w ulicę w lewo, w Gęsią, to ileś razy trzeba poczekać, żeby światła przeszły. I często się czeka na tym pasie... Przy Sembrosie, który... Tak. Na tym pasie, który blokuje jazdę innym do przodu w kierunku Kraśnickiej. Jest taka prośba, żeby coś z tym zrobić, ponieważ jak już wspomniałam, o różnej godzinie to się dzieje i taksówkarze proszą. Niektórzy mówią, no różne zabiegi robią, prosto jadą w kierunku Kraśnickiej przez Gęsią. Także bardzo by była z mojej strony okazja, no, wydłużyć czas skrętu w lewo. Wiem, że tam jest nie tylko skręt w lewo na to skrzyżowanie. Bo i zawracają. Ale i zawracanie. W związku z tym to dodatkowo proszę, no, komplikuje to ten układ drogowy. Ale musieliśmy tam zrobić również zawracanie, żeby nie jechać dalej na skrzyżowanie z Alejami Kasińskimi, bo to jest najgorsze samochody. Panie dyrektorze, sama jeżdżę, to czasami jest tak, że dwa samochody, trzy duże Pan dyrektor to ukaże znowu. Bardzo proszę, bo i tak proszę. Dobrze, pan przewodniczący Pidu. Ja mam, panie dyrektorze, takie pytanie. Jadąc od Gani tutaj do nas, załóżmy, są, albo nie umiem czytać, albo źle stąd widzę, są chyba dwa i
drugi przy Galii i następne skrzyżowanie jest chyba włączone, tak? I pytanie jest takie, czy to można w jakiś sposób usprawnić, bo korki, które się tworzą od Galii tutaj na dojeździe do Świateł, jadąc w tą stronę, to jest jedna rzecz, a druga rzecz niezwiązana z istniejącym systemem, ale to ten wjazd tutaj w Krochmalną, tak? Czyli korek, które się ma szansę ciągnąć przez kilka kolejnych lat. Więc pytanie moje jest takie, czy mając to tak blisko siebie, myślicie o tym, żeby wprowadzić jakąś mobilną instalację świateł tutaj i żeby to można było sterować? Czy to się da jakoś naprawić? Bo przejazd tędy no jest koszmarny po prostu. Zależy też od godzin. Ale to nie jak to mówię. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przedłużenie Lubelskiego Lipca, no myślę, że się nam uda w przyszłym tygodniu ogłosić przetarg na wymianę dokumentacji na dwa etapy, na skrzyżowanie Lubelskiego Lipca z Krochmalną, czyli ten ostatni odcinek trasy zielonej jak gdyby przeszłości. I jako pierwszy etap i chcemy, żeby ta dokumentacja była w końcu listopada tego roku. Ale to jest na budowę drogi, tak? Tak? I mamy szansę mieć dofinansowanie, jeżeli uda nam się zrobić decyzję środowiskową i wniosek z Warszawy. I być może na przyszły rok byśmy mogli nawet próbować rozpocząć od tego skrzyżowania stamtąd, od strony Krochmalnej. W zasadzie teraz zakręcam, jak jadąc tutaj obecnie od ronda, nie będę mówił jak się nazywa, do skrzyżowania z Diamentową. Nie wiesz, tam chcemy najpierw to skrzyżowanie zrobić, bo mamy taką prawie pewną, że dostaniemy dofinansowanie, a drugi etap tego przetargu to jest wykonanie dokumentacji tutaj już od Cukrowniczej, czyli od stadionu w zasadzie można powiedzieć, od Cukrowniczej do właśnie tego skrzyżowania, które byśmy przebudowali z Krochmalną. I to by usprawniło w ogóle ruch dalej, z tym, że te wykonanie tego drugiego etapu dokumentacji to przyszły rok czerwiec. I mam nadzieję, że musimy się do tego męczyć, powiedziałbym szczerze, bo to, co się udało już zrobić od Piłsudskiego do Cukrowniczej, to, no to też nas sporo zwyczajnie kosztowało. Poza tym w maju przyszłym roku jest warunek zakończenia inwestycji budowy mostu na Wyszczycy i ciągłość do Głębokiej. To też powinno rozładować, ponieważ sporo ludzi samochodów jedzie po prostu w kierunku powiedzmy Krochmalnej i jedzie później dalej, skręcając Jana Pawła, skręca Filaretów w prawo czy w lewo ewentualnie, a tak będzie można polecieć prosto tutaj koło stadionu na tym skrzyżowaniu i polecieć prosto na Głęboką i ewentualnie pojechać od dołu. Ale ja rozumiem, tylko moje pytanie, panie dyrektorze, jest jeszcze takie, czy takiej przenośnej sygnalizacji nie dałoby się tutaj założyć problem jest taki, że tutaj spowalnia to, że kierowcy zbliżając się i podjeżdżając przez pół godziny do tego wjazdu tutaj w Krochmalną, no po prostu każdy to zwalnia o ileś tam czasu. Gdyby to był ciąg pojazdów, na pewno moim zdaniem by udało się to zwalniać. Ruchu rzeczywiście tutaj na tym odcinku dalej Krochmalna, tutaj od Cukrowni do skrzyżowania z Diamentową nie było problemu. Natomiast jest jedna sytuacja najbardziej istotna. Jest to przejście do pieszych, wymuszane przez przyciski. I tutaj w tym momencie niestety ale jest stop. Ja byłem przeciw temu, przeciw tej sygnalizacji. Ja bym to nie tylko uchwały radny. Nawet się spotykałem z panem. Czy jeszcze, bo kiedyś dawno, kiedy jeszcze że trasa zielona pójdzie wzdłuż torów do lasu i tak dalej. Czy to już... Te plany są, natomiast my na tak dalej nie patrzymy na dzień. No nie stać nas na to, żeby... Bo są nierealne w tej chwili. Kiedyś prezydent, jeszcze parę lat temu Kalinowski, no nie pukał się w głowę do mnie, ale powiedział, że to pan tak myśli, ja uważam, że tam absolutnie już koszty i puszczenie tam dwupasmówki, czy czteropasmówki, nawet w jedną, w drugą stronę, w kierunku tam toru i tak dalej, to przeszło, powinno się uaktualnić.
krótkie pytanie, jak już dotknęliśmy tej trasy zielonej, to czy ja dobrze zrozumiałem, że opracowanie dokumentacji trasy zielonej też obejmie skrzyżowanie Diamentowa-Kochmalna? No nie do końca to samo skrzyżowanie, które pan myśli, ale wlot do, na to, na, w ten rejon tego skrzyżowania, nie skrzyżowania rondem, to jest rondo, rest też obejmie. Obejmie, tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Natomiast cała dzierżawna, rozumiem, tutaj będzie jakby klasę budowy, tak? W momencie, kiedy będzie przedłużenie ulicy, czy jak to z tą dzierżawną będzie? Ulica Dzierżawna to w zasadzie jest dzielnica. Dzielnica, tak. Problem jest na pewno, tutaj nie można tego profesor lekceważyć, potrzeba będzie bardzo dużej ilości mieszkań dla ludzi, którzy mieszkają. Szacujemy, że w przedziale 200 do 240 mieszkań. To na dzień dzisiejszy, ja powiem, nie bardzo nie rozwiązanie. Bo nie jest sztuka kwestii, żeby próbować. Panie dyrektorze, to by pozytuje na pewno bardzo dużo. Panie dyrektorze, zakończmy, znamy sprawy rejonu dzierżawnej. Pan Marcin, radny pytanie takie przy okazji, czy ten saksofon wysokuje, czy powtórzy to rozpadać jakiś koszt? Tutaj, jeżeli chodzi o przygali, jest saksofon. To rondo zawane jest kierownicą, pan o to chodzi. Aktualizujemy dokumentację w tej chwili. Trudno mi powiedzieć, kiedy będzie decyzja o tym, że przystępujemy definitywnie do ewentualnie przebudowy tego ronda. Czyli tam nie ma jakichś takich przeszkód? Znaczy są wątpliwości co do włączenia 1 maja przynajmniej do roku miejskiej, przynajmniej w locie zlot z 1 maja to rozbudowy. Ale to jest ode mnie temat i tam są spore pieniądze potrzebne na to. Na dzień dzisiejszy no nie widać środków na przebudowę, żeby przeszkodzić przepływu. Plus most na prawej. Dobrze, czy odnośnie tego systemu możemy iść dalej? Tak, bardzo proszę w takim razie. Z pewnego parkowania, dyrektor Borodny, niech się produkuje, bardzo proszę, bo się mówi ostatnio. To może będą pytania, bo to ostatnio się do dzisiaj. Pytania, jutro na sesji będzie i tak dyrektor mówił. No tutaj pokazaliśmy Państwu obecną strefę płatnego parkowania, jaka jest do 30 czerwca bieżącego roku. Operatorem obecnej strefy City Parking Group plus RPK jako konsorcja. Tutaj zaznaczyłem, że ta prowizja, o którą Państwo wyrobili, pytaliście mnie, ta prowizja się na sesji 43-66% netto od wpływu z biletów, z abonamentów i z telefonów. Czy to względnie, panie przewodniczący, czy to względem innych miast, to dużo czy to mało? Bo 43% tylko każdy, jak usłyszał, to nie można zrozumieć. To teraz pewnie, że się dalej też wyjaśnią. Wpływy badaliśmy, ile rocznie z tyłu, jaka prowizja operatora, ilość transakcji. To takie dane statystyczne, które też Państwo kiedyś pokazywałem. Uchwała, która została podjęta 19 listopada 2015 roku, wejdzie w życie 1 lipca. Podstawowe zmiany w stosunku do obecnej strefy płatnego parkowania to jest rozszerzenie i wprowadzenie dwóch podstref, zróżnicowanie wysokości opłat w podstrefach, czyli strefa centralna, czyli strefa pierwsza, opłaty zostały podniesione, a do strefy tej zewnętrznej. W strefie zewnętrznej są opłaty obecnie obowiązujące. Tu wprowadziliśmy ulgi ekologiczne, tak możemy powiedzieć. Każdy, kto będzie miał pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy o emisji dwutlenku węgla poniżej 100 gramów na kilometr, w Lublinie otrzyma abonament samochodu ekologicznego i będzie bezpłatnie parkować w całej strefie. Oczywiście te abonamenty dla mieszkańców, ale to proszę dalej. Jest ten obszar podstrefy A, czyli tej zwiększenie opłatami podstrefy B, zmniejszenie opłatami. To jest ten załącznik do uchwały Rady Miasta.
i ceny, które zostały przyjęte, czyli ta cena 6 zł to jest w chwili obecnej maksymalna stawka, która jest przewidziana w ustawie o drogach publicznych, bo maksymalna opłata nie była zmieniana od kilkunastu lat prawie. Także to jest maksymalna stawka, jaką wszystkie miasta, takie jak Lublin, Warszawa i inne, mogą maksymalnie zastosować. Stawka za drugą godzinę może być maksymalnie podniesiona o 20%, tak jak i za trzecią. Każda następna to jest 3 zł. Nowością w stosunku do poprzedniej to ten abonament dla osoby niepełnosprawnej to jest 4 zł miesięcznie, kiedyś był 50 zł za rok, ale no, takie były sugestie, żeby wprowadzić abonament dla mieszkańca, czy strefa duża, czy strefa mała, to ta zewnętrzna czy wewnętrzna to pozostaje ten sam. Bardzo proszę. 14 stycznia bieżącego roku ogłosiliśmy przetarg na wybór operatora strefy płatnego parkowania i już 1 marca udało nam się rozstrzygnąć ten przetarg. W tej chwili jest zamieszczone ogłoszenie o wyborze oferty, które uprawomocni się po 15 marca. Mieliśmy dwie oferty. Jedna firma to była firma z Poznania, z druga firma to był City Parking Group, widząca obecny operator. Także ta prowizja, którą w tej chwili zaproponował, wynosi 29,6% netto, czyli taka jest różnica procentowo, przeliczając do 67% obecnej prowizji. Tak obniżyli, a nie ukrywam, że oferty obie były podobne. Myśmy założyli wycenie wpływy miesięczne i de facto ta cena ostateczna wychodziła z tego, jaki zostanie wstawiony procent prowizji. Także mieliśmy jedną ofertę na City Parking Group na 9 milionów, a ta druga konsorcja firmy Project Parking plus firm niemieckich 9,7 milionów. Także dwie oferty, dwie zbliżone. Czekamy. Jeżeli nie będzie odwołań, podpisujemy umowę, bierzemy się ostro do pracy. Firma, proszę następną stronę. Firma ma wykonać projekt organizacji ruchu, oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami strefę płatnego parkowania, czyli oznakowanie poziome, pionowe. Część oczywiście jest do wykorzystania. Strefy, która w chwili obecnej jest szczególnie oznakowanie pionowe, ale oznakowanie poziome. Dostawa 150 parkomatów. Nowością będzie to, że będzie możliwość pisania numeru rejestracyjnego. Oczywiście ten numer rejestracyjny będzie Państwu potrzebny w momencie, kiedy będziecie składać informacje. Jeżeli będzie normalne parkowanie to nie trzeba koniecznie tego numeru policji. Ale w momencie, jeżeli ktoś się do nas zwróci z reklamacją, to musi udowodnić, że to jest ten samochód, a nie wzięty bilet z innego pojazdu. Też wychodząc naprzeciw, bo wielokrotnie mieszkańcy i kierowcy mówili o tym, że nie mają monet, będzie możliwość zbliżeniowo zapłaty kartą płatniczą. Wymagamy 11 kontrolerów, oczywiście Centrum Przetwarzania Danych, kolekcję przewóz środków pieniężnych i bieżące utrzymanie letnie i zimowe miejsc do parkowania. To są podobne zasady, jakie były, z tą modyfikacją, o której Państwo zapłaci. To tyle. Dziękuję. Pytania bardzo proszę, tak? Nie wiem, kto pierwszy, ale może Pan do tego zapytać. Dziękuję bardzo. Najbliższą opłatę mamy za pierwszą godzinę. Z tym się spotkała ostatnią sytuację, bo nas na parkingu pani podeszła, była bardzo zdenerwowana, że się zmieniły zasady, bo mówiła, że wcześniej było pierwsza opłata dotyczyła pół godziny. Umówiła ma dziecko, pobiegła z dzieckiem do przedszkola, wróciła i... Ta opłata cały czas obowiązuje. Można było wrzucić 50 groszy i parkować przez 15 minut. I teraz tak jest? Teraz tak jest, bo to, co zacznie obowiązywać od 1
lipca dopiero. I wtedy nie będzie takiej możliwości. Też będzie taka możliwość, też będzie minimalna, jest określona minimalna wrzutka, która umożliwi zaparkowanie przez 15 minut. Dziękuję, być może nie potrafię obsłużyć. Nie, jest to minimalna. Albo nie działa po prostu. Pozostawiamy oczywiście tą propozycję. Właśnie dla takich... Tak, i krótkich postojów, tak. To też co tam przedsiębiorcy poruszali też, że dowieźć towar te 15 minut, te 50 groszy, no nie jest to aż w chwili obecnej olbrzymi wydatek. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny... Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość wyrobienia takiej karty, gdzie mógłbym sobie powiedzmy pewną kwotę jakąś zarezerwować i przyjeżdżam tylko, nie wiem, zbliżam kartę i na jakiś czas powiedzmy przychodzę, chcę odjechać też, żeby została jakaś płatność potrącona. Nie ma takiej możliwości. To było chyba, z kartą miejską było to powiązane, ale, taki mądry nie jestem, że to dostanie pytanie od mieszkańców i ja nie wiem, czy taką opcję to ma. Chyba to jest zbyteczne, powiem szczerze, w momencie, kiedy każdy mieszkaniec ma w tej chwili taką kartę, czy płatniczą, czy kartę kredytową, to... Nie, bo w karcie płatniczej, powiedzmy w tym momencie, tak, to ja przychodzę i deklaruję czas od razu. To może nie, oczywiście opcja telefonu dalej obowiązuje, ta, którą mieliśmy, że można ten mobilną płatność uruchomić telefonem i to w dalszym ciągu funkcjonuje, że możemy płacić taką tak zwaną tą podmonetką, o której pan myśli. Aha, o, dziękuję, to już później dopytam. Panie przewodniczący. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, rozumiem, że wszystkie parkometry zostaną wymienione, ten nowy, tak, ze względu na wpisywanie numerów, tak? Wszystkie parkomaty zostaną wymienione, ale nie muszą być to parkomaty fabrycznie nowe, bo też nam nie zależało na tym, bo to jednak podraża, także to mają być parkomaty sprawne, nie starsze niż 5-letnie. Oni będą, bo to jest ta sama firma, już tam były rozmowy, mają system jakiś modernizacji tych parkomatów, także w ten sposób. Będzie będą zmodernizowane czy zmienione? Mają być dostarczone sprawne parkomaty, nie starsze niż 5-letnie. Drugie pytanie, tak z ciekawości, a co się stanie z tymi, co jest? Czy miasto wystawi? Zgodnie z tą umową i tak jak obecną, tą, która będzie zawarta, parkomaty nie stanowią własności miasta. Parkomaty stanowią własność operatora. Własnością miasta będzie oznakowanie pionowe, no i poziome, które to jest obowiązek, to zostaje dla miasta. A parkomaty nie chcieliśmy parkomatów, nie było. No po co mamy 4-letnie parkomaty, co z tym robić? Panie Przewodniczący, przepraszam, czy ja mógłbym zwrócić się do Pana Przewodniczącego? Krótkie, bardziej informacja niż pytanie, gdybyście Państwo mogli. Panie Dyrektorze, bo pytanie o oznakowanie prawidłowe, oznakowanie poziome i pionowe. I teraz w kręgach, w których się poruszam, zaproszono mnie do współpracy tych takich organizacji, które patrzą Państwu na ręce. Powstał gdzieś tam problem, ewentualnie zapytanie, czy wszystkie miejsca parkingowe są prawidłowo oznaczone, mówimy o na asfalcie, bo przymierzają się te organizacje i to mówiłem, żeby przyjść w tej formie do pana dyrektora czy do osób odpowiedzialnych i zwrócić uwagę na ewentualne zgodność lub niezgodność. Nie jestem specjalistą. Teraz, czyli kwestionowania słusznych pobierania opłat i narażenia w ten sposób, no rozumiem, miasta gdzieś znalezienia luki do składania reklamacji, uchylania państwa wezwa. I czy to takie ryzyko nie istnieje? Bo rozumiem, że w nowej to pan dyrektor podkreślił. Kilka osób składało reklamację z tego tytułu. Przedstawialiśmy odpowiedź w tym zakresie. Nie uznawaliśmy tych reklamacji. Oczywiście to, co pan mówi, przy nowym oznakowaniu, no już nie będzie tego problemu. Kilka miast też nie doznakowało. Wszystko to, co było wtedy na moment zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, bo to, jak będzie oznakowane, to nie jest decyzja operatora. Tu ma operator przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt stałej organizacji ruchu, który podlega zatwierdzeniu również przez policję i przez Wydział Zarządzania Ruchem, a tutaj pan dyrektor później podpisuje, także
to w ten sposób się odbywa. Także to nie operator będzie decydował, ale oczywiście jest jeden malutki problem, że wszelkie miejsca parkingowe do parkowania będą musiały być wyznaczone tylko i wyłącznie w tych miejscach, w których zgodnie z przepisami parkowanie będzie dopuszczalne. Ale to ja wiem, o co chodzi. To nie można tak, że każdy chce zaparkować gdzie tylko może, a na wszelki wypadek jeszcze miałby reklamację, on nie stał na miejscu wyznaczonym i czego on opłatę zapłacił. Szczególnie w rejonie Urzędu Skarbowego. I też na bieżąco. Na przykład, tylko ja zwracam, przepraszam, panie dyrektorze. Nie dziękuję Bogu, że ma gdziekolwiek zaparkować i nikogo nie czarpie. Mieliśmy reklamację, ale nie uznaliśmy ich po prostu. Będąc z państwem, korzystając z tej możliwości, również u państwa podsyłam informację, że przymierzają się, a pytanie, czy to nie rozwiąże, gdyby poszła dalej decyzja i posunięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sprawa by zyskała rozstrzygnięcie, czy wtedy nie da to podstawy ewentualnym cwaniakom. Pana ucieczka do przodu za 3 miesiące to zniknie. Dlatego tylko zwracam uwagę. Dziękuję. Chciałbym, żeby kontynuowali. Pan pozwoli, że dzisiaj jest to szczególna taka komisja, gdzie radni przede wszystkim mają tutaj prawo głosu. Pana przepraszam, ponieważ obiecałem panu Marcinowi Nowakowi, przewodniczącemu, który poszedł tam na rękę, że o 18 członkowie komisji wracają. Jak i również dziękuję przy okazji panu przewodniczącemu. Na godzinę 18 jest. Mamy być w ratuszu. Przesiadamy się na rowery i jedziemy za ratuszem. Proszę państwa, proszę bardzo, obecny rower miejski. Zapraszam tutaj. Młody kolega. Bardzo proszę. Witam, ja chciałbym zaprezentować to, czym się na co dzień zajmuję. Na początek informacje dotyczące obecnie funkcjonującego systemu, czyli mam 40 stacji, 400 rowerów i 200 stojaków na rowery. Do tego trzeba dodać stacje sponsorskie, które w tym momencie mamy 3, ale o tym później. Jeżeli chodzi o lokalizację stacji, zastanawialiśmy się, w jaki sposób to zrobić i wybraliśmy takie podpunkty. Myślę, że one są bardzo ważne. Stacje zostały zlokalizowane w centrum miasta, czyli ulica na przykład Krakowskie Przedmieście, Ratusza, ulica Bajkowskiego, na Zamkowy, przy ośrodkach akademickich. Praktycznie każdy dzień Uniwersytet w Lublinie ma swoje stacje. Dodatkowo dwie stacje znajdują się przy akademikach. Stacje są także zlokalizowane przy obiektach posiadających walory turystyczne, czyli Muzeum na Majdanku, stacja przy skansenie, po drugiej stronie jest ogród botaniczny. Oczywiście nie można zapominać o Zalewie Zębożyckim, który naprawdę generuje duży ruch turystyczny i rowerowy. Teraz dodatkowo są już stacje w osiedlach, a nasza rozbudowa powiększy ilość tych stacji w osiedlach. Proszę o opis. I tak właśnie wygląda system rowerowy w tym momencie. Tak jak mówiłem wcześniej, zwracaliśmy uwagę, żeby były w tych podpunktach wcześniej wspomnianych, ale też, żeby odległość między stacjami była między kolejny slajd. Tutaj tak publicznie powiem, nie jest to zwykły rower, diabeł tkwi w szczegółach. Jest to rower dużo odporniejszy od naszych zwykłych rowerów, ale bardzo ważna taka funkcja to rower miejski, który pozwala nam jeździć, tak jak państwo w większości jesteście dzisiaj ubrani w garniturach, co odróżnia od w obcasach też. Jest tutaj zastosowany inny rodzaj hamulca, na który mieszkańcy się skarżą. Szanuję pana wiedzę bardzo. Dobrze. Myślę, że zostawmy te wszystkie hamulce. Jeżeli nie ma pytań, to jedziemy do przodu. Znaczy ogólnie, właśnie tutaj. Jest to 50, w tej kwocie mieści się 50% wypożyczeń. Wyższe kwoty stopniowo są mniejsze. Najwyższe kwoty zazwyczaj są generowane przez osoby, które wypożyczają rower w celach turystycznych, czyli na tak będzie wyglądał system rowerowy po rozbudowie, czyli kolejnych 40 stacji, w tym dwie stacje
z rowerkami dla dzieci, które znajdą się w okolicach Parku Saskiego. Tutaj statystyki lubelskiego roweru miejskiego i dodam, po rozbudowie system lubelskiego roweru miejskiego będzie pierwszym w Polsce w przeliczeniu na jednostkę czasu. Do systemu będzie dołączone 5 stacji rowerowych znajdujących się na terenie miasta Świdnik, które będą kompatybilne z naszymi. I to są właśnie stacje, będziemy drugim miastem w Polsce, gdzie będą 2 stacje z rowerkami dla dzieci. Tak jak wspomniałem, będą one w Parku Saskim. Co ciekawe, nie będą one kompatybilne z stacjami dla osób dorosłych, co zapobiegnie zabieraniu tych rowerów poza obszar ogrodu saskiego. Oprócz rozbudowy systemu rowerowego, równolegle rozbudujemy infrastrukturę rowerową i tutaj wprowadzamy wiele udogodnień podnoszących komfort, jak i bezpieczeństwo, czyli pasy rowerowe, drogi rowerowe oraz kontrapasy. Dziękuję. 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 Proszę bardzo. Dziękuję. 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 Czy do przedstawionej nam materiału wiedzy zarówno przez Państwa dyrektorów, jak i tutaj specjalistów od drogowych, są pytania co do zakresu i do tego, co żeśmy tutaj usłyszeli? Bardzo proszę, w tej chwili są pytania takie ogólne również i nasze z naszej ulicy, tak powiem, naszego chodnika. Bardzo proszę Pan Radny. Ja takie bardzo ogólne pytanie mam. Ciekawi mnie, czy są jakieś symulacje i obliczenia, w jakim okresie czasu ten system, zwróci się, czy zarobi na siebie, czy w ogóle on nie jest pomyślany jako taki, który ma zarobić na siebie. No, chodzi mi o kalkulację taką finansową. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o substytucie transportu miejskiego, nie można mówić o zarabianiu na tym systemie. Jest to tak samo jak komunikacja miejska, powinien być też środek transportu, przemieszczania, rozładowanie ruchu transportu miejskiego. To w takim razie, jak się to ma kalkulacja tutaj tego systemu do kalkulacji miejskich środków transportu? Czy ma Pan wiedzę na ten temat? Znaczy, dokładnych symulacji nie ma, aczkolwiek w porównaniu z innymi miastami jesteśmy dużo na plus, ponieważ pozyskaliśmy środki unijne na wybudowanie systemu, a w porównaniu z innymi miastami oni co miesiąc płacą za dzierżawę tego systemu, za wynajem. Na ten koncert do Pan dojeżdża? Zależy którego dnia. Rowerem i samochodem. Rowerem miejskim czy swoim? Różnie. W zależności od żeby odwiedzili jeszcze pałacyk i to prawda, Pan Radny Popiel wielu tutaj z nas tutaj często bywa, ale chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli warunki, w jakich w tamtym budynku pracują 8 czy 9 osób, między innymi zajmującymi się tymi inwestycjami przy udziale mieszkańców i tak dalej. Tam to po prostu nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Bo te wszystkie regały z dołu i te miejsca, gdzie często przechodzi, tak? I przejściowe spokoje. Panie Przewodniczący. Piękne przejściowe. Czy ktoś z Państwa radnych reflektuje na taki spacer do tego budynku? A jak to wygląda? Niejednokrotnie. Nie, nie będzie.
Musimy już jechać. Tak? Sprzątaczki sprzątają teraz. Czas minął. Ja mam jeszcze taką uwagę. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo rzeczywiście było nam potrzebne. Aczkolwiek nie rozwiało moje pytania, a wnioskowałem o to spotkanie. Mianowicie, że przez półtora roku Ale Piotrek szybko mówił, bo... A mogę poprosić o ciszę? Dziękuję bardzo. Nie wychodzę. A to poczekam jeszcze. Państwa komisja jeszcze nie zakończyła swoich obrad. Proszę to... Panie Włodku, no proszę. Więcej protem nie robić. Szanowni Państwo, jako wnioskodawca tego, między innymi oczywiście tego spotkania, nie znalazłem tutaj odpowiedzi, które mnie trafią już od półtora roku. Chodzi mi o układ komunikacyjny Lublina, który ma tak na dobrą sprawę powstać. Uczestniczymy w różnych pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Są proponowane różne rozwiązania i tak na dobrą sprawę mi brakuje takich informacji podstawowych, który układ komunikacyjny, może nawet niektóry, tylko jaki będzie układ komunikacyjny docelowy dla Lublina. Pytam, bo ja nie znam tych planów, pamiętam tylko tyle, że za czasów pana prezydenta Kalinowskiego rzeczywiście taki dokument zaczął być opracowywany, nie wiem na czym się zakończyło, a między innymi to rzutuje chociażby na to skrzyżowanie diamentowakowe. Proszę Państwa, ja bym chciał usprawiedliwić i tutaj dyrekcję zarządu dróg i mostów, jak również sam siebie. Nie sposób, żebyśmy w tak krótkim czasie przedyskutowali, przejrzeli, przeanalizowali system w mieście. Chciałbym, zależało mi na tym, żebyśmy się i trochę poznali i zobaczyli tutaj też, gdzie urzędujecie i też to, co... Sprawa jest otwarta. Na każdej komisji, układ drogowy może wracać i tak dalej. Ja myślę, że jeśli, że nie oczekujmy od zarządu dróg i mostów tylko tego, żeby nam wyjaśnili układ, jaki będzie. To jeszcze jest wydział planowania, urbanistyki, prawda, i tak dalej. To wtedy, jeśli Państwo uważacie, członkowie komisji, że trzeba zrobić debatę, być może to debata na sesji mogłaby być dla ogółu, debata w sensie układów komunikacyjnych, rozwiązań przyszłościowych i tak dalej. Ja nie wiem, ale to tak sugeruję. Ale jeśli taka sugestia będzie w komisji, to my zrobimy faktycznie zaproszenie wszystkich stron zainteresowanych, podmiotów zainteresowanych. Natomiast dzisiaj takie spotkanie, no warunki są trudne. Wiedziałem, że takie będą, ale już nie chciałem odwołać tej komisji, bo nie chciałem przykrości robić Państwu, bo takie warunki macie, takie zaś nam przyjęli tak bardzo gościnnie, serdecznie, mimo w tej ciasnocie to jeszcze się stół się znalazł, gościna jest i tak dalej. Zachęcam Państwa jeszcze do korzystania. Państwo, ponadto, już Panu gospodarzowi oddaję, ponadto, jeśli są wątpliwości, bywają czasami zapytania, interpelacje na sesji, a jeśli nie, to można na piśmie również złożyć, ale na każdej naszej komisji. Jeśli nie ma możliwości na sesji, na każdej komisji można zadać pytanie i ewentualnie na następną komisję panowie dyrektorzy przygotują odpowiedź albo szerzej omówią temat, który będzie zadany. Spotykamy się raz w miesiącu, więc myślę, że to... A i zachęcam do kontaktów bezpośrednich radnych z państwem, z dyrektorami, nie tylko z pracownikami. Zresztą z tego często korzystamy, bo się czasami tutaj z panem powielem radnym mijamy i tutaj wylomy. Także również taki kontakt jest. Panie przewodniczący, to ja wnioskuję, może zróbmy takie osobne posiedzenie, połączone komisje rozwoju miasta urbanistyki, zaprośmy zarząd Tylki Mostów. Myślę, że wielu radnych będzie zainteresowanych. No, żeby się nie okazało tak, że będzie pan, ja i jeszcze dwie osoby z trzech komisji, ale Państwo, oczywiście wniosek jest jak najbardziej zasadny. Nie możemy zakładać, że radni się tym nie interesują. Komisje, jak będą połączone trzy komisje, ja osobiście zawnioskuję, czy porozmawiam z przewodniczącymi komisji pozostałych i zaproponuję im, że Komisja Gospodarki Komunalnej taką sugestię kieruje w stosunku do pozostałych komisji. I wszystko później ewentualnie w tym już w ratuszu, w normalnych warunkach
z wszystkimi efektami świetnymi i tak dalej, radził stworzyć. Ja, proszę bardzo, panie dyrektorze. Jeżeli można, przepraszam, że wychodzę na temat, ale jest takie odcenanie, zostało, było mocno przedyskutowane odcenanie Politechniki Warszawskiej profesora Brzezińskiego, tam nieco lat, dwa lata temu. Ono było podawane konsultacjom społecznym. Taki materiał jest w Wydziale Planowania Urzędu Miasta i ono jest do wykorzystania. Myśmy tak wezmę pod koniec ubiegłego roku starali się zaktualizować ten projekt. Również poprawnie odnosił Politechnika Warszawska i profesor Brzeziński. Ten materiał jest dostępny. Także i Wydział Planowania ma te materiały i u nas są także w każdej chwili możemy udostępnić. Także te opracowania są. Natomiast ja mówię wam, że starałem się, żeby te materiały, te opracowania, te konsultacje, skoro to było parę ładnych konsultacji na sali konferencyjnej i na sali obrad Rady Miasta przez ostatnie lata, żeby to przybrało formę obowiązującego materiału układu komunikacyjnego i z tego, co mnie tam rozumiałem z prezydentem Żukiem, ma to się ukazać, znaczy ma być to jak gdyby dokument, który będzie podstawą do przyjęcia studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. I taki dokument nie wiem dokładnie kiedy, nie znam szczegółów, ale ma powstać. Ma być to dokument obowiązujący, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny miasta również. Także takie materiały są, można je po prostu wykorzystać. U nas też, także w każdej chwili zapraszam. A tak rozumiem, że się zbliżamy do końca. Chciałem naprawdę Państwu podziękować za taką wizytę gospodarską, jak to się kiedyś mówiło u nas. I zapraszam oczywiście na co dzień, a jak będzie potrzeba okazji, to również bliższej informacji, to jesteśmy do dyspozycji Państwa. Przepraszam, jeszcze komisja. Również pozwólcie Państwo, że w imieniu komisji było nam bardzo przyjemnie. Mimo że ciasno, to jednak czuło się, że jest ta więź taka radnych z komunikami, z dyrekcją i tak dalej. Tym bardziej, że większość z nas, członków Komisji Gospodarki Komunalnej, nieraz tutaj była, nieraz się spotykała. I za tą współpracę, taką faktycznie radny dyrektor, czy radny pracownik, czy radny kierownik, czy tego, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bo czasami ja wiem, że przychodzimy, marudzimy, czasami może niepotrzebnie, nie w porę, nie tego, ale wierzcie Państwo, że przychodzimy nie w swoich prywatnych sprawach, tylko przychodzimy w sprawach mieszkańców i czasami widzę, że tu ktoś się śpieszy, że jeden pracownik, czy drugi, to delikatnie wychodzę, bo może nie w porę. Ale za to Wam serdecznie dziękuję, że Zarząd Drugi Mostów naprawdę jest partnerem gospodarki, Komisji Gospodarki Komunalnej. No i mam nadzieję, że otwarty. I otwarty na wszelkie sugestie, co niejednokrotnie się przekonałem i za tą współpracę w imieniu komisji bardzo Wam serdecznie Państwu dziękuję. Ponieważ czerpaliśmy porządek tej komisji, dzisiejszego posiedzenia, jeszcze zachęcam, rozumiem w imieniu, że możemy to jeszcze sobie posiedzieć, prawda? Serdecznie dziękuję Państwu radnym i naszym gościom. Zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i do zobaczenia w kolejnej sesji. Dziękuję.